Znajdujemy się w Siedliszowicach, w Domu Ludowym, w małej miejscowości położonej nad rzeką Dunajec, która skupia wokół siebie około 500 mieszkańców. Jest to teren głównie rolniczy i taki też fach mają nasi mieszkańcy. Warsztaty kulinarne pod tytułem Dzisiaj chleby wypiekamy, o tradycji rozmawiamy zostały zrealizowane dzięki Stowarzyszeniu Pineu z Krakowa. Warsztaty polegały na cyklu zajęć kulinarnych z dziećmi ze szkoły podstawowej w Siedliszowicach. Polegały na przygotowaniu potraw, które umieszczone są na liście produktów tradycyjnych, naszych tutaj lokalnych, wywodzących się z Siedliszowic. A finałowym jakby punktem tych warsztatów, taka nagroda super dla dzieci, był wypiek chleba tradycyjnego wiejskiego w piecu chlebowym. Pamiętam, jak moja babcia wypiekała taki chleb, później długo, długo nic i teraz sami z kolei chcemy wrócić do takich korzeni, do tradycji. Chcemy, żeby taki prawdziwy, naturalny, zdrowy smak gościł w naszych domach. Warsztaty, które zorganizowaliśmy, miały głównie na celu pokazanie zarówno dzieciom, ale również przez to, że dzieci się uczyły, to również ich rodzicom, że w bardzo prosty sposób, tanim kosztem, po pierwsze można miło spędzić czas, po drugie można się czegoś nauczyć i po trzecie można zdrowo korzystać z tych umiejętności, czyli te potrawy, które przygotowywali, są tanie, zdrowe i naturalne, ponieważ wszystkie składniki, z których korzystały dzieci, z których my korzystamy, przynosimy z domu. Mamy, oprócz gospodarstw, mamy również swoje ogródki, swoje działki, swoje warzywa, swoje jajka i to wszystko zostało włożone w te potrawy. Zaczyn jest podstawą chleba. Trzeba do niego mieć poprzedni chleb, resztki poprzedniego chleba. To znaczy się resztki ciasta, które zostają z obierzeń dzieży. Bierzemy te resztki, dolewamy do nich troszkę maślanki, może być mleka kwaśnego, dodajemy drożdże, mąkę żytnią, troszkę letniej wody, rozrabiamy na taką gęstość kwaśnej śmietany. Później zostawiamy to na noc w ciepłym miejscu, najlepiej gdzieś przy piecu albo gdzieś jeszcze w cieplejszym, nasze babcie pod pierzyną to trzymały, żeby było cieplutko. Potem następnego dnia z rana rozpalamy w piecu chleb, wyjmujemy zakwas z tą dzieżą i dosypujemy tam mąkę. Mąkę można dosypać pszenną lub żytnią. Może być żytni chleb albo mieszany. Do tej mąki dolewamy wody, dosypujemy soli. Jakąś miarkę trzeba mieć równą po to, żeby chleb nie był ani za słony, ani nie był za niesłony, bo też jest niedobry. I wyrabiamy go. Wyrabia trzeba dość mocno. Wyrabia trzeba od dołu w górę, po to, żeby to ciasto było dobrze wyrobione, było pulchne, żeby mówiło. Bije się nawet troszkę po nim, po to, żeby go napowietrzyć, żeby to ciasto było później chrupiące, przerośnięte pęcherzami. Ciasto po wyrobieniu godzinnym, była to bardzo ciężka praca. Dzisiaj to rozumiem, że nasze babcie nie za bardzo chyba chciały to wyrabiać, bo rzeczywiście jest to ciężka praca, ale myśmy zatęsknili za tym smakiem, więc wyrabiamy. Tą godzinę trzeba wyrobić ten chleb, żeby był pyszny. Zostawiamy go do rośnięcia. W międzyczasie idziemy i napalamy w piecu. W piecu napalamy normalną faszyną, naszą taką, jak tu przy Dunajcu rośnie. Wycinamy ją, suszymy i ją napalamy. Napalamy równomiernie. Po jednym boku, później z drugiej boku, z tyłu, po to, żeby chleb był niespalony, a taki właśnie w sam raz, brązowy, chrupiący, pyszny chleb. Widzicie? Pomalutku bieleją. Jednym kątem już bardziej, tym troszkę mniej, ale widzicie, samo bieleje. W międzyczasie, jak już zaczyna bielić się piec, trzeba wyjść, wziąć dzieżę, wyrobić ten chleb, przerobić go co z grubsza, powłakadać go do słomianek i rosnąć. Musi jeszcze urość połowę, swoją drugą połowę musi przybrać przy rośnięciu, w ciepłym miejscu oczywiście. Będziemy ten popiół, zobaczcie, będziemy go wygarnywać. O, widzicie? Wygarnujemy wszystkie ogarki, omiatamy piec, omiata się go mietłą lub robiło się ze słomy takie do omiatania.
Potem pocioskiem wyciągamy te wszystkie popioły, wszystko zamiatamy, nie za bardzo, bo jeśli za bardzo, nie ma smaku tego takiego posmaku drewna. Próbowaliśmy, wymiataliśmy bardzo dobrze czasem, ale to jednak nie. Trzeba, musi zostać troszkę popiołu. Jest to najlepszy smak, jak się poczuje ten popiół na skórce dolnej. Daj mi to kawę. Wypiję, będzie święty spokój. Pomalutku, dzieci, żeby wam nie spadło, bo będzie płacz. Pomalutku, poczekajcie. Potem szybciutko, w bardzo szybki sposób musi być to opanowane, wkładanie chleba, żeby nie styk. Nie może studzić się piec długo. Trzeba szybciutko włożyć, zasuwę u góry na piecu zasunąć, żeby piec nie chłód, tylko żeby trzymał w sobie temperaturę. Jak u czarownicy. Po 10 minutach zaglądamy, czy się nie przepala. Jeśli by się przepalał, trzeba go nakryć papierem. Jeśli się nie przepala, jest ok. Czekamy pół godziny. Po pół godziny bierzemy każdy jeden bochenek, przekręcamy go lub z tyłu ten tylny wyjmujemy do przodu, przedni do tyłu, bo tu przy tych drzwiczkach otwieranych jest zimniej. I on jest zawsze bledszy, więc najlepiej jest go przemienić. To jest chleb Damiana, zobaczcie. Brawa dla Damiana, za koleją. Chleb Julka Nowak. Brawo dla Julki. Po godzinie 10 minutach chleb jest pyszny, chrupiący, ciepły. Polecam każdemu.